Kolejna nominacja do tytułu Książka Roku IBBY. Przypomnę, że nominujemy i nagradzamy książki wydane między końcem października roku ubiegłego a końcem października roku bieżącego, więc to nie jest tak, że od 1 stycznia do 1 stycznia. Ok. Kolejna nominacja. W tym roku jakoś obrodziły książki wielkich formatów. Mianowicie te oto książki potraktowaliśmy jako jedną, bo one to są bliźnięta. Bliźnięta, których autorstwo nawet nie jest do końca jasne, to znaczy wiemy, że to jest Monika Hanulak i Graszka Lange, ale nie wiemy, jaką część tych książek przypisać jednej, a jaką drugiej ilustratorce. Obie są wielkimi miłośniczkami zwierząt, co nie jest tajemnicą, ponieważ, a z całą pewnością nie jest tajemnicą, od kiedy obie zorganizowały fantastyczną wystawę, która miała miejsce na warszawskiej Saskiej Kępie. I to była wystawa dużych, jak to nazwać, wycinanek, grafik, takich formatu 100 na 70 z wizerunkami różnych psów i kotów. No i rzeczywiście to było wydarzenie, a te książki, które prezentuję, są jakby pokłosiem, jak zgaduję, tej wystawy. Są to książki obrazkowe i w tej autorskie zarazem i w tej kategorii były nominowane i to są takie minimalistyczne, ale bardzo emocjonalne wizerunki zwierząt z bardzo skromnymi tekstowymi komentarzami i właściwie cały urok tych książek polega na tym, że obie autorki fantastycznie potrafią obserwować zwierzęta i tym prostym znakiem, taką ikoniczną sylwetą potrafią wyrazić przepraszam, różne nastroje swoich podopiecznych. Także to jest oczywiście w tytule jest książka dla psa i książka dla kota, ale tak naprawdę to jest książka dla wszystkich, którzy lubią i potrafią docenić taką bardzo syntetyczną i bardzo minimalistyczną ilustrację. Jest tutaj właściwie w tych sylwetach kocich i psich zawarte są całe kocie biografie, prawda? I to jest więcej niż taki słodki wizerunek z jakichś mediów społecznościowych puszystego kotka czy słodkiego szczeniaczka. Tutaj jest mnóstwo emocji i też popis takiej, nie śmiem tego porównać do japońskiej kaligrafii, ale no dobra, niech będzie takiej prostoty, szlachetnej prostoty tych ilustracji. Także nominacja. Książka dla psa, książka dla kota. Graszka Lange i Monika Hanulak.